guarda nel tempo potenti mi li dà loro. Oh, li guarda nel tempo potenti mi li dà loro. Oh, li guarda di do, ab di la do. Projekt kabaret. Mamy przed sobą kabaret chyba i teraz podajecie mi definicję kabaretowego poligonu w Wrocławiu. Co to jest? Dwójka z kabaretu Tiroriru. Tak, tak widać. Tak was zwoje. Jesteście skąd? Z Zielonej Góry. Wyjątkowo, a nie tu z Dolnego Śląska. I pod... To może niech dyrektor poligonów kabaretowych się wypowie. Dobrze, a zatem w trzech słowach? Trzy zdania? Trzy słowa, trzy zdania. Dobrze. Albo... Wiesz, że to jest różnica? Ja właśnie dlatego się pytam. Zabawa polega na tym, że co miesiąc tutaj mamy cztery podmioty kabaretowe. Kabaret Chyba, kabaret Dac, który tam gdzieś jest, kabaret Tiruriru oraz Cibora Szpaka. I wszystkie te podmioty kabaretowe przygotowują co miesiąc trzy premierowe, absolutnie nowe numery. Nigdzie wcześniej nie grane, pisane specjalnie pod poligon, na specjalnie wymyślone kategorie. To jest pierwsza część. W drugiej części przyjeżdża gwiazda zagraniczna. Różnie to bywa z tymi gwiazdami, różne są to gwiazdy. Był Modern Talking, będzie Depeche Mode, dzisiaj jest Szarpanina na przykład. O, i to koniec, zmieściłem się. Podajcie definicję wrocławskiego poligonu kabaretowego. Co to jest? To jest poligon. Tak, wrocławski, który tworzą cztery kabarety. Tak. Nie, trzy kabarety plus kosmita Ścibor. Tak, Ścibor to jest esencja. Tak. To jest kosmita. Kabaretość. Bo to się kabaretościami. I co? Co miesiąc tworzymy nowe rzeczy. I tutaj są zazwyczaj premierowo pokazywane, nikt ich wcześniej nie widział. Co wam strzeliło do głowy, żeby tutaj we Wrocławiu, gdzie właściwie takich imprez cyklicznych, kabaretowych nie było, żeby robić poligon? Nie wiem. Nie, no było. To już 5 lat trwa, więc to tak... Trwa, ale 5 lat temu coś... No 5 lat temu nas nie było, ale jak żeśmy się powstali, no to były jeszcze kabarety, pamiętacie? Elita. Oni był kabaret Szydera i to były początki poligonu. Potem dołączył kabaret Tabs, więc w czasie tamtej kabarety się tak troszeczkę wycofywały. No i my z Dabzami zostaliśmy, no i zaprosiliśmy właśnie Tiruriru z Zielonej Góry z Ścibora, żeby ten poligon dalej trwał i trwa, i trwać. A skąd się tu wzięliście? Jakie były okoliczności? Przejeżdżaliśmy kiedyś przez Wrocław, jechaliśmy... Znaczy ja myślę, że to wszystko zaczęło się w Ełku. Tak. Tam poznaliśmy się z kabaretem chyba. 2 lata temu. Dosyć szybko udało nam się nawiązać dosyć przyjazne stosunki. Nie będę oszukiwał, że... Nie używajmy dużych słów. Woda ognista, pomogła nam w nawiązywaniu tych przyjaznych stosunków. Ja nie piłem już. Ja trochę mniej nie piłem. Co kabaret chyba może pokazać na takim poligonie? O, to już dyrektor artystyczny. Tak. Czym się różnicie od innych kabaretów? Dlaczego ludzie mają przychodzić się jakąś? Boże, to dużo długo by opowiadać generalnie. To ja nie wiem, jaką kompilację by trzeba zrobić. Dlaczego? Czym się różnimy? Trzy słowa. Trzech słowa? Trzech słowa. Pierwszy będzie wywiad taki osobno. Urok, czar, inteligencja. Na to stawiam. Spontaniczność, improwizacja. Energia. Energia. Atomowa. Niech tak będzie. A jakie było pytanie? Co ludzie zobaczą, jak przyjdą na Tiruriru? Dlaczego Tiruriru jest inny? A skecze? Skecze zobaczą. A u innych też zobaczą skecze. Tak, u nas zobaczą skecze z Zielonej Góry, w których jestem ja, Piotrek, Klon, czasem bywa Skrzypek i nie zobaczą gdzie indziej tego. Po prostu żaden inny kabaret nie posiada Klona, Skrzypka, mnie, Piotrka. Dlaczego warto przyjść na poligon? Nie lepiej siedzieć w domu? Ciepło jest, tam nie ma śniegu. Nie ma poligonu. Ale poligon jest pomieszczeniem, pod dachem, więc tak. To też jest ciepło. Poza tym jest bardzo gorąca atmosfera, co ten miesiąc sięga zenitu. Nie, no jest prawie 3 godziny dobrej zabawy, bardzo, bardzo przyjemnej atmosferze. Ludzie sobie przychodzą, żeby miło spędzić czas i my im to jakby gwarantujemy swoją osobą, swoimi osobami. I w ogóle jest wesoło. Tak jest. Jest dużo podmiotów artystycznych, dużo ciekawej zabawy, dużo improwizacji, bo to nie zawsze tak jak sama nazwa. W ogóle ta nazwa nie jest przypadkowa, tak? Tak, poligon. Dlatego, że tu wybuchają różne rzeczy. Ale generalnie tutaj faktycznie są, próbujemy coś zrobić. Eksperymenty różnego rodzaju, dużo wpadek jest. To jest tak, z różnym skutkiem to potem, prawda? Znaczy to jest jeden taki pierwszy niepowtarzalny i myślę, że to jest zaleta. Dlaczego warto tu przyjść? Dlaczego nie można siedzieć w domu przed telewizorem, obejrzeć sobie po raz setny powtórki z Sopockiej? Bo tu jest więcej ludzi niż w domu. Aha. A to raz, a dwa, po co oglądać coś po raz setny, jak można coś zobaczyć po raz pierwszy i mieć pewność, że nikt więcej tego nie zobaczy. I może nawet po raz ostatni. Czasami. Zazwyczaj po raz ostatni. To jest jak Wigilia. Jeden niepowtarzalny, tylko że w miesiącu.
Poligon kabaretowy Wigilią. Można przynosić prezenty. O. Sobie nawzajem albo nam. W postaci pieniędzy na bilet. O. Zapraszamy i dziękuję bardzo. Proszę. W takim razie zapraszamy. Oczywiście. Zapraszamy do przychodzenia do Firleja. Tak, jest ciepło. Nie ma śniegu. Tak. Czasami jest klimatyzacja. Czapkę można w szatni zostawić i płaszcz. Można. I za darmo, to za darmo? Tak, darmowa szatnia. Nie płacicie za szatnię. Tak, kolejek nie ma. No czasem są, ale nie ma. I toaleta też jest. Też jest toaleta. Dwie są. Darmowe. W męskim widziałem jest pisuar. Jest prysznic w toalecie. Tak, jednej, ale tam. Ale to nie dla ludzi. Tak. To dla zwierząt. Tam jest. To co, dziękujemy, zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Także tak. Dlatego też to ten L? Że polubiliśmy się i tak się. Tak. Ten lotny L. Nie mówmy. Ale wciąż jest dramatyczny. To wciąż jest dramatyczny. To widać. Dobra, chaos się tak. Dzień dobry, zostałem na dzień dobry pojechany, dlatego nie będę mówił więcej. Odmawia udzielenia tego wywiadu. Nagrało się, to ja sobie porozmawiam bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Znaczy, Poligon Kabaretowy we Wrocławiu jest to impreza, na którą zapraszamy wszystkich chętnych do przeżywania potężnych emocji i koniecznie wybuchów śmiechu. Tak, ale my też przeżywamy. Są też łzy, bywa krew, zdarza się pot. To najczęściej mi chyba, nie? Piotrek, pokazałeś kiedyś? Tak, jak oglądałem Króla Lwa. A dlaczego? Bo Mufasa umiera. Ale no Mufasa to każda To męskie płakać. Smutno mi się zrobiło. I na Armagedonie też nie było smutno. Jak wybuchło. No. I zawsze mi się chce płakać, jak się zmieni.